Witam Was, Bartek Bogdan PPC Stock. Dzisiaj przyglądniemy się wspólnie spółce Kognor. Po raz pierwszy ją analizujemy na naszym kanale, a i też o ile sobie dobrze przypominam, bardzo rzadko spółka gościła na łamach naszego bloga. Dlaczego akurat Kognor? Ponieważ jest to spółka, która jest dosyć popularna i szeroko omawiana na kilku bardziej znanych forach. Yy, dotyczących inwestowania na giełdzie także postanowiłem spółkę oglądnąć jeśli chodzi o podstawowe wskaźniki fundamentalne zrobić analizę kalkulację wartości wewnętrznej na szczęście udało mi się dotrzeć do odpowiednich danych żeby dla was tą taką kalkulację zrobić no i na sam koniec zobaczymy sobie jak spółka wygląda w kontekście wolumenów na wykresie tygodniowym no i czy jest w hoście i kiedy potencjalnie można by akcje kognora kupować Zacznijmy sobie od raportów finansowych jak zawsze. W pierwszej kolejności patrząc na spółkę widzimy kilka pozytywnych tendencji w obszarze przychodów ze sprzedaży, zysku, zysku operacyjnego i zysku netto. Tutaj mamy bardzo duże wzrosty. Szczególnie te duże wzrosty widać w obszarze zysku netto. Zobaczcie, że ten zysk netto nam trochę fluktuuje, no ale jest tutaj dodatni od 2011 roku. Tym Roku w 2021 mamy już dane za czerwiec 2021, całkiem świeże raporty finansowe. Ten zysk jest, patrząc od 2004 roku, rekordowy, 200, prawie 239 milionów złotych. Mamy też najwyższe w takim samym okresie przychody ze sprzedaży. Natomiast tutaj już widzimy, że od samego początku te przychody ze sprzedaży ładnie nam rosną. Czyli ta fluktuacja bardziej dotyka zysku netto niż tego punktu wyjściowego, jakim są właśnie przychody ze sprzedaży. To właściwie jest najważniejsze, jeśli chodzi o rachunek zysków i strat. W bilansie z kolei istotne dla mnie jest to, czy firma zwiększa ilość gotówki, środków pieniężnych. No i tutaj nie jest to niestety takie oczywiste. Te środki pieniężne niestety są mniejsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. No ale. Mamy je na w miarę wysokim poziomie, no i są to też poziomy sporo wyższe niż w 2013-16 roku. Jeśli chodzi jeszcze o bilans, to warto zwrócić uwagę na sporo tendencji pozytywnych, mamy wzrost aktywów, mamy wzrost też zapasów, to akurat niekoniecznie jest coś bardzo pozytywnego, ponieważ niedobrze jak firma mrozi za dużo sumy bilansowej właśnie w zapasach. Mamy wzrost należności krótkoterminowych, to jest akurat ok, ponieważ one szybciej rotują niż długoterminowe. Co tu jeszcze mamy? No te środki pieniężne wzrosły rzeczywiście. Jeśli chodzi o przepływy pieniężne, no to myślę, że tutaj jest to bardzo istotne, czy te przepływy pieniężne z podstawowej działalności operacyjnej nam rosną i czy są przede wszystkim dodatnie. No i na szczęście mamy tutaj taką sytuację, ale niestety od 2018 roku te przepływy maleją. No i to akurat nie jest pozytywna tendencja, no ale oczywiście dużo gorzej by było, gdyby były ujemne. Tą tendencję malejącą jeszcze bardziej widać w wolnych przepływach pieniężnych, co też po części tłumaczy dlaczego firma nie zdołała zgromadzić w kasie więcej gotówki niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przejdźmy do wskaźników. We wskaźnikach, jeśli chodzi o wartość rynkową, to tutaj mamy dwie rzeczy, które przydadzą nam się później do kalkulacji wartości wewnętrznej. Tylko je w tym momencie pokażę, to jest Zysk na akcję 74 groszy i pod spodem wskaźnik cena do zysku. Tu akurat mamy 4,6. W rentownościach mamy coś, co mnie bardzo cieszy, czyli bardzo wysoki roik. Ogólnie cały sektor bardzo dobrze wypada, bo prawie 31% rentowności ważonej zadłużeniem to świetny poziom, a w przypadku Cognora mamy to na jeszcze wyższym poziomie prawie 34% i widzimy jak dynamicznie nam ta tendencja w ostatnich okresach rośnie. Jest sporo tendencji pozytywnych, wzrost rentowności kapitału, aktywów, przede wszystkim też bardzo duży wzrost marży, co poczytuje za bardzo duży plus, ponieważ marże są punktem wyjścia do, do generowania zysku. Jeżeli spółka ma niskie marże, to nawet jeżeli będzie dynamicznie zwiększać sprzedaż, no to ta sprzedaż po prostu będzie generowała niewielką ilość zysku. Jeśli chodzi o zadłużenie, no to tutaj jest już trochę gorzej. Mimo, że mamy sporo tendencji pozytywnych, szczególnie jeśli chodzi o spadek zadłużenia ogólnego, to niestety utrzymuje się ono na właściwie granicznym poziomie 65%. Tam margines, o ile pamiętam, jest 67%. No i ta spółka zawsze miała wysokie zadłużenie. Tak jak patrzę na te słupki, to ono właściwie od 2008, 2010 roku nie schodziło poniżej 0,6. Jeśli chodzi o płynność to też są ważne wskaźniki to w płynności gotówkowej niestety mamy poniżej progu 02, w płynności szybkiej tak samo 0,58 i w płynności bieżącej mamy poniżej progu 1,3. Tutaj cały sektor jakoś tą płynnością nie błyszczy, ale Kognor ma te wyniki troszeczkę gorsze, więc od strony płynności tutaj raczej z mojej strony leci żółta kartka dla spółki. Jeśli chodzi o rating, to Altmana mamy na granicy. Ja się nigdy jakoś szczególnie Altman mnie sugeruje, no ale wolałbym, gdyby tutaj była wartość dwa razy większa. Jeśli chodzi natomiast o F-score, to tutaj z racji ostatnich dynamik, gdzie akurat ta waga jest dosyć istotna w tej strategii. Mamy aż 8 punktów na 9. Jest tylko kwestia rozwodnienia akcji, czyli prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z jakąś emisją w badanym okresie. Stąd spółka dostała 0 punktów w tej kategorii, natomiast w pozostałych wszędzie ma jedynki, dlatego mamy aż 8 punktów na 9. Jeśli chodzi o dywidendy, to. Spółka ma politykę dywidendową, która zakłada około 25% zysku netto wypłacanego w postaci dywidendy, ale jak widzimy, ta dywidenda jest dosyć rzadka i dodatkowo nie ma historii sięgającej dalej niż 2017 rok. Też ta stopa dywidendy, poza jednym wyjątkiem, gdzie była wypłacana na rekordowym poziomie prawie 16%, to ta stopa dywidendy tak oscyluje pomiędzy 3 a 5, nieco ponad 5%. Za 2020 rok spółka wypłaciła 15 groszy i aby uzyskać stopę dywidendy niewiele ponad 3%, musiała sięgnąć do kapitału zapasowego. Absolutnie nie kwalifikuje się ta spółka do portfela dywidendowego. No i teraz mamy prognozy. Tutaj taka mała uwaga: te prognozy się trochę różnią od jednego z raportów analitycznych M-Banku, który znalazłem w sieci z 2020 roku, a który wykorzystałem do uzyskania stopy. Dyskontowej. Tamte prognozy są troszeczkę inne. Być może te prognozy są bardziej aktualne, bo o ile pamiętam, Biznes Radar nie umieszcza prognoz starszych niż 6 miesięcy, więc prawdopodobnie te prognozy będą bardziej aktualne. W zasadzie nie ma to większego znaczenia, ponieważ w długim terminie i tak wartość takich prognoz jest mocno dyskusyjna i pewnie rzeczywistość też się będzie sporo różnić od takich prognoz i na plus i na minus. W takim razie możemy przyjąć zarówno te prognozy, jak i prognozy z raportu analitycznego, z którego wziąłem stopę dyskontową. I ja sobie przyjąłem pięć pierwszych lat z tego raportu analitycznego mBanku i teraz Wam go wyświetlę. Bardzo łatwo go znajdziecie w sieci, nie, nie będę Wam podawał linka, bo to jest chyba pierwszy raport, który się pojawia w wyszukiwarce Google, jak wpiszecie sobie Cognor DCF. I tutaj mamy, jak widzicie, stopę dyskontową, średni ważony koszt kapitału, czyli popularny WACC, policzony w zasadzie dla lat od 2020 aż do 2029. I widzicie, że range jest od 7,2% do 8,3%. Ja sobie przyjąłem tą wyższą, najwyższą wartość, czyli 8,3%, które mBank prognozuje na 2029 rok. I jak widzicie, jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, one się trochę różnią od prognozy, którą pokazywałem Wam w bizneszkadarze. No ale ta prognoza sięga aż właśnie 2029 roku. Ja sobie wziąłem, o ile pamiętam, pierwsze 5 lat. Wyszły mi następujące dynamiki. Jak widzicie, we wszystkie trzy scenariusze wpisuję zysk na akcję 74 grosze z ostatnich raportów finansowych. Jeśli chodzi o stopy dyskontową, 8,3% we wszystkie trzy scenariusze. I teraz jeśli chodzi o dynamikę. Przez pierwsze pięć lat na podstawie danych M-Banku, prognoz właściwie M-Banku, wychodziło mi około 2,6% dynamika. Czyli wpisałem sobie 3% w scenariusz podstawowy i 1,5% też mi to zaokrągla w górę, bo tam wychodziło, jak wpiszemy 1,5% zaokrągla do 2%, ja dałem bezpiecznie 1%, bo to zawsze lepiej dać mniej i później zobaczyć, że spółka przekracza. Takie założenia niż dać więcej i się rozczarować. Pisałem sobie 1% i tak jak widzieliście w, we wskaźnikach wartości rynkowej biznesradaru dla Cognora 4,6% we wszystkie trzy scenariusze, wska wskaźnik cena do zysku. W scenariuszu podstawowym dostajemy wartość wewnętrzną 7,38 groszy. W scenariuszu najlepszym Mamy dwukrotnie wyższą dynamikę wzrostu EPS, 6% przez pierwsze 5 lat, i przez kolejne 5 lat 3%. Pozostałe parametry bez zmian. I tutaj dostajemy wartość wewnętrzną 8,64 zł. Wreszcie w scenariuszu najgorszym, ale najbardziej prawdopodobnym, 60% prawdopodobieństwa, dostajemy dla dynamiki w pierwszych 5 latach EPS-u 2% i założeniu, że przez kolejne 5 lat. Zysk na akcję nie będzie rósł, tylko się będzie utrzymywał na stałym poziomie, czyli mamy 0% dynamikę EPS w kolejnych 5 latach i tutaj dostajemy niecałe 7 zł. Aktualna cena KOGNORA to jest około 4,86 zł. Czyli widzimy, że w scenariuszu pesymistycznym mamy jeszcze trochę zapasu zysku. W scenariuszu optymistycznym właściwie możemy patrzeć jeszcze na 100% dyskonto. A w scenariuszu podstawowym no mamy te, to dyskonto mniejsze, ale nadal wartość wewnętrzna jest poniżej aktualnej ceny akcji. Czyli kierując się tylko i wyłącznie tym uproszczonym modelem DCF, tą kalkulacją wartości wewnętrznej, wychodzi na to, że, spółka, że wartość wewnętrzna spółki jest poniżej aktualnego kursu akcji, czyli teoretycznie do tych poziomów cena akcji w ciągu 10 lat powinna dążyć. Jak to w takim razie wygląda na wykresie? Jeżeli sobie popatrzymy na wykres, Świecowy, uzupełniony wolumenem. To oczywiście z racji płynności muszę się tutaj przełączyć na, tak jak powiedziałem, na tygodnie i tutaj sobie zrobić wykres słupkowy zamiast liniowego, jeśli chodzi o wolumen. Oddalając to, niestety muszę wam powiedzieć, że spółka nie jest w hoście. To, co widzicie od tego ostatniego dołka, przybliżę ten wykres, żeby było lepiej widać, czyli od tego miejsca to jest impuls wzrostowy. Natomiast, jeżeli patrzymy na większą strukturę, to to jest impuls wzrostowy w fali C korekty ABC wyższego rzędu. Tutaj mamy jedynkę, dwójkę, fala pierwsza, korekcyjna fala druga, i tutaj zaczyna się fala trzecia. Mamy ładnie rosnące wolumeny, które w ostatniej fazie bardzo mocno nam przerastają zgodnie z rozkładem wolumenów, oczywiście w impulsie wzrostowym. I tutaj gdzieś tworzy nam się szczyt fali trzeciej, co zresztą widać po dużo mniejszych wolumenach na tych ostatnich dwóch świeczkach. Tutaj ta dynamika już wzrostu nam spada, ale generalnie cała ta fala to jest fala trzecia. No i w takiej sytuacji możemy się spodziewać fali czwartej. Jeżeli mówimy o fali czwartej, to fala czwarta zwykle maksymalnie sięga nam do szczytu fali pierwszej. Tyle teorii, bo zdarza się, że fale na siebie zachodzą. Tak się dzieje na przykład w klinach, w falach kończących. No ale zobaczmy, ile jest tego miejsca. Gdyby fala czwarta miała nam się rozwinąć zgodnie z założeniem fal Eliota do szczytu fali pierwszej, to mielibyśmy spadek z prawie 4,90 aż do poniżej 1,5 zł. Patrząc przez pryzmat naszego systemu inwestycyjnego LTTM, to spokojnie moglibyśmy na ten moment, opierając się na wykresie tygodniowym i na fakcie, że kończy nam się fala trzecia i wejdziemy prawdopodobnie w bardzo skomplikowaną rozciągającą się jeżeli nie w czasie to pewnie jeżeli przepraszam jeżeli nie w cenie to pewnie w czasie w falę czwartą no to realne jest zejście gdzieś do poziomu tego młotka tutaj który ma bardzo wysoki wolumen czyli testowania mniej więcej poziomu 318 na ten moment każda cena Pomiędzy aktualnym poziomem a co najmniej poziomem 3,17 zł jest równie prawdopodobna. Biorąc pod uwagę to, że ta spółka nie jest jeszcze w osie, jest w strukturze korekcyjnej, możemy się jeszcze spodziewać fali wtórnej, no bo jeżeli sobie rozpatrzymy taką sytuację hipotetyczną, że obserwowana obecnie korekta ABC z impulsową falą C jest częścią jeszcze większego impulsu spadkowego, czyli falą czwartą. Bessy, no to czekałaby nas jeszcze co najmniej fala wtórna, fala piąta Bessy, która spokojnie ten poziom 3.17 w długim terminie może nam poprawić. Ja osobiście nie widzę dla tej spółki miejsca, na pewno w portfelu dywidendowym, ale i też w portfelu podstawowym nie bardzo, nie bardzo widzę dla niej miejsca, no ale to jest tylko moja subiektywna opinia. Bazująca na, na podstawie tych informacji, do których y, miałem dostęp. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie analizy y, spółek metodą VSA, odnośnie sporządzania uproszczonej kalkulacji wartości wewnętrznej, no to zachęcam do zostawienia komentarza lub y, napisania do mnie maila. A na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał PPC i zapiszcie się do naszego serwisu. Dzięki za Waszą uwagę. Jedziemy po sukces. Cześć!